Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Dziś z głębokim szacunkiem pochylamy się nad istotą niezliczonych do dziś, ale ponad 100 tysięcy ofiar ludobójstwa dokonanego przez zbrodnicze formacje organizacji OUN-UPA na kresach II Rzeczypospolitej. 15 lipca 2009 roku Sejm przyjął uchwałę w sprawie tragicznego losu Polaków na kresach II Rzeczypospolitej, w której była zawarta dyspozycja. Tragedia Polaków na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej winna być przywrócona pamięci historycznej współczesnych pokoleń. Jest to zadanie dla wszystkich władz publicznych w imię lepszej przyszłości i, uwaga, porozumienia narodów naszej części Europy, w tym w szczególności Ukraińców i Polaków. W szczególności Ukraińców i Polaków. W obecnym projekcie uchwały też zapisane jest zdanie o zachowaniu pamięci. Stąd jest wniosek, poprawka, a w tej chwili wniosek mniejszości, żeby uznać dzień 11 lipca, w którym było, notuje się, apogeum mordowania Polaków, 11 lipca Dniem Pamięci. Bo jeżeli mówimy o pamięci, to nie znaczy, że raz na 70 lat czy na 10 lat powiedzieć o tym i zapomnieć. Trzeba o tym pamiętać. Natomiast niezrozumiały mi jest fakt, jeżeli mówimy, że dyskusja na ten temat, czy nazwanie faktu ludobójstwem, bo przepraszam, jeżeli nie ludobójstwem, to co można nazwać ludobójstwem? Wystarczy się zagłębić w tej lekturze. Może jeszcze jest mocniejsza kategoria, bestialstwo, które by pasowało akurat do tych wydarzeń. Natomiast nie rozumiem, jeżeli mówi się, że to godzi w relacje polsko-ukraińskie. Jest dziś na sali, przysłuchuje się naszym obradom pan poseł Wadim Kolesniczenko, wiceprzewodniczący, wiceszef Partii Regionów z parlamentu ukraińskiego. Otrzymaliśmy od deputatów ukraińskich list, w którym proszą, mówią, że zdecydowanie nie zgadzają się z taką interpretacją, o której mówiłem. Prawdy historycznej nie można ukrywać, przecież przymykając oko na zbrodnie, sami w ten sposób stajemy się ich wspólnikami. I ja nie rozumiem, jaki interes ma tutaj Rosja czy Unia Europejska. Partia Regionów przecież aplikuje do Unii Europejskiej, nie do Rosji. Zapytano mnie niedawno, czy ja osobiście nie boję się w zepsucie relacji polsko-ukraińskich. Powiedziałem, że się nie boję. Tak jak nie obawiam się o stosunki polsko-niemieckie, potępiając Hitlera. Tak jak nie obawiam się o stosunki polsko-rosyjskie, potępiając zbrodnie Stalina. Natomiast z całą mocą chcę powiedzieć, że to nie naród ukraiński mordował Polaków, Żydów, Ormian i Ukraińców, którzy byli związani z Polakami. To odnosi się do zbrodniczych formacji. I dziś zbrodniczych formacji nie można wiązać z obecnym niepodległym państwem ukraińskim, gdzie ja byłem na tej sali i byłem jednym z tych, którzyśmy z wielką radością podejmowali uchwałę popierająco, jako pierwszy parlament Polski, popierająco niepodległą Ukrainę i niepodległą Białoruś. Dlatego ja się zaliczam do jednego z najlepszych przyjaciół państwa ukraińskiego, Ukraińców. Natomiast tam, gdzie niewinne ofiary poniosły śmierć, a na całym świecie jest przyjęte we wszystkich kulturach i cywilizacjach świata, że ofiarom należy się szacunek i pamięć, niewinnie zamordowanym ofiarom, natomiast zbrodniarzom potępienie. Czy może tutaj być inna sytuacja? I wcale, jeżeli mówię o potępieniu, nie odnosi się do państwa ukraińskiego, jeszcze raz mówię. My chcemy przyjaźni. 148 podpisów
148 podpisów parlamentarzystów ukraińskich, to kto to jest? Komunistyczna frakcja liczy 28 deputowanych na Ukrainie. Natomiast, panie pośle, może to być komunistyczna frakcja, ale jeżeli ktoś ratuje człowieka, to ja nie pytam jego o legitymację partyjną. Natomiast jeżeli ktoś popiera zbrodnicze formacje, to ja pytam jego o pochodzenie. Dziękuję.